Radio Sukiennik, organizatorka dzisiejszej imprezy, Danusia Rusin, współorganizatorka, oraz Maciej Kulpa, konferencjer, wodzirej dzisiejszej imprezy wraz ze swoim zespołem. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do dalszych punktów naszego programu, zapraszamy Państwa do poczęstunku. Jest zimna płyta, są też napoje ciepłe i zimne oraz napoje piosenkowe. A więc zapraszamy do konsumpcji. Kolacja będzie po części oficjalnej około 20.30. O część kulinarną dla nas zadba Pani Lesia wraz ze swoim personelem. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że możemy dziś gościć wśród nas osoby reprezentujące samorząd powiatu. A są nimi Pan Antoni Bryk, radny powiatu mieleckiego wraz a zarazem członek zarządu powiatu i mieszkaniec Rzymina. Pani Agnieszka Dernoga. Pani Agnieszka Dernoga, dyrektor Wydziału Funduszy Rozwoju i Promocji Powiatu. Pan Franciszek Augustyn, prezes Zarządu Powiatowego Pelska. Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło, że możemy gościć wśród nas również pana Janusza Wyrskiego, zastępcę wójta gminy Przecław. Niestety pana Ryszarda Wolanina dzisiaj na naszej imprezie nie ma, nie może przyjść, ale ma usprawiedliwioną nieobecność. Natomiast bardzo serdecznie witamy pana Janusza Wyrskiego. Bardzo serdecznie witamy panią Joannę Krzępek, skarbnika gminy. Także pana Zenona Krawczyka, przewodniczącego Rady Gminy Przecław. Panią Monikę Skowrońską, pracownicę działu promocji gminy Przecław, zarazem mieszkankę Rzemienia. Pana Adama Strzelczyka, radnego wsi Rzemień. Panią Małgorzatę Pogoda, radną wsi Tuszyna. Oraz Konwent Rady Gminy Przecław na czele z przewodniczącymi komisji, panem Markiem Staweckim i panem Romanem Dariuszem. Szanowni Państwo, gdyby nie mieszkańcy, gdyby nie władze samorządowe i gdyby nie nasza inicjatywa, zapewne dzisiejszy imprezy w takim wydaniu tutaj nie było. Stąd też jest nam bardzo miło gościć wśród nas, mieszkańców mojej wsi Ciżeni oraz mieszkańców wsi Tuszyna, z którymi od roku ubiegłego zamiennie w ramach partnerstwa uczestniczymy w organizowanych spotkaniach. Jest nam niezmiernie miło, że wśród nas są również pracownicy naszych firm, mojej kancelarii oraz firmy, wołam firmy mojego męża oraz nasi przyjaciele. Szanowni nas was wszystkich, jeżeli prosimy o wybaczenie, jeżeli kogoś pominęliśmy z nazwiska lub z imienia, bardzo was wszystkich tutaj miło wszystkich gościmy i witamy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie upłynie wszystkim zebranym w miłej i przyjemnej atmosferze, czego Państwu i sobie życzymy. Dzisiejsza impreza jest współfinansowana ze środków koakcesyjnych wsparcia obszarów wiejskich w ramach realizowanych przeze mnie w tym roku projektów, o których powiem za chwilę podczas prezentacji imprezy. Impreza jest również współfinansowana przez Kancelarię Prawno-Finansową Marysi, firmę wielobranżową BOA, firmę jej męża, oraz nowo powstałe Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Siedlisko Pokoleń, o którym więcej w kolejnym punkcie programu.